Najważniejsze transmisje sportowe masz teraz na wyciągnięcie ręki. Pobierz darmową aplikację TVP Sport. Link znajdziesz w opisie. ...1992 rok był w życiu większości Polaków czasem nowości i osobliwości. 3 lata po upadku komunizmu płacili wreszcie stałą stawkę podatku dochodowego. Bez wyjeżdżania z kraju mogli zjeść hamburgera w jednej z najpopularniejszych sieci barów szybkiej obsługi, a także porozmawiać z bliskimi przez telefon komórkowy. Co ważne, po latach posuchy mogli przeżyć wreszcie wielkie emocje z udziałem polskich piłkarzy. Futbolowa banda dzieciaków, czyli reprezentacja olimpijska pod wodzą Janusza Wójcika, porwała serca i dostarczyła ogromnych emocji na Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie. Nigdy nasz zespół nie grał przy takiej publiczności na tak dużym stadionie. Juskowiak znakomicie do Gęsiora. Gęsior do Juskowiaka, wysokość pola karnego. Kowalczyk z Lopezem, Kowalczyk, będzie bramka, strzelaj, tak! 1-0! To czas wielkich zmian politycznych, ekonomicznych w naszym kraju, to na pewno również miało duży wpływ na to, co się działo w polskim sporcie, nie tylko w piłce nożnej, tylko ogólnie w polskim sporcie. Czekanie na jakikolwiek sukces, liczenie miesięcy, lat bez awansu, bez zwycięstw, no taka smuta ogólnie była. To były, no, trochę teraz patrząc z perspektywy, dziwne czasy, natomiast docenialiśmy małe rzeczy. Myśmy trenowali na tak zwanych, na Śląsku się mówiło, hasiokach, a gdzieś w Polsce na łąkach, po prostu. Mając w tamtym czasie buty marki Adidas, to było niesamowite, to powodowało zazdrość u kolegów zespołu. To był taki czas, który jak dzisiaj byśmy młodzieży powiedzieli, co było wtedy, co jest teraz, to by chyba nie dowierzali. Teraz to jest norma, tak? A kiedyś to takiego sprzętu przysłowiowego, dresu, butów nie było. To był taki czas pewnych trudności, ale myślę, że akurat fundacja, reprezentacja olimpijska z tego roku 92, jak gdyby to był taki projekt nie na tamte czasy i nie w tym regionie Europy. W 1988 roku poprosił o spotkanie pan Kazimierz Górski, pan Eloska, Wójcik, Janusz i stwierdzili, że mają bardzo zdolną grupę młodych ludzi, świetnych piłkarzy. PZPN no, nie był tak bogatym związkiem nawet, nie mówię w połowie, w jednej, może dziesiątej jak obecnie. I inwestowanie w drużynę olimpijską było no, praktycznie niemożliwe w takiej skali, jaka była potrzebna. W związku z tym powstała fundacja dzięki inicjatywności trenera Janusza Wójcika i Henryka Loski, który był takim menadżerem jakby tej drużyny. Dotarli do pana Zbigniewa Niemczyckiego, wówczas właściciela Curtis International, potężnej firmy. No i pan Zbigniew zdecydował się wejść w to. Fundacja zgromadziła środki, które pozwoliły nam wspólnie z środkami z PZPN-u zapewnić im naprawdę bardzo dobre warunki do przygotowania się. Było czuć, że ta reprezentacja jest jakby specjalnie traktowana, że tak powiem, tak? Wyjątkowo. Wyjątkowe podejście do tego było i to się dało odczuć. Pan Kazimierz Górski, wówczas prezes PZPN-u, bardzo wspierał tę drużynę i jeździł ją z nią i był takim jakby ambasadorem. No ale oczywiście jako
prezes PZPN-u, czy w pewnym czasie wiceprezes, no też z pustego i Salomon nie naleje, w związku z tym to bardziej była pomoc taka moralna, reprezentacyjna, mniej konkretna. Ta pomoc przychodziła z fundacji pana Niemczyckiego. Ja powiedziałem, panowie, ja podejmuję się przewodniczyć tej fundacji naszej, ale pod tym warunkiem, że mamy na myśli to samo. Mnie interesuje co najmniej brązowy medal. Byliśmy pierwszą taką generacją piłkarzy, która częściej i łatwiej wydostawała się z Polski na mecze towarzyskie. Byliśmy w Malezji, byliśmy w Dubaju, byliśmy w Hiszpanii, jeżeli chodzi o zgrupowanie letnie, zawsze wyjeżdżaliśmy do Niemiec. To była taka synergia. Synergia i eksplozja potem naszego i talentu, umiejętności, ale to było poparte, że dano nam możliwość fajnego treningu. Myśmy zawsze dbali, że jeżeli jadą na mecze, to mają zapewnione godne mieszkanie, przynajmniej na tym samym poziomie, jak ci, którzy z tym będą grali. Dla mnie to było bardzo ważne z psychologicznego punktu widzenia. Dla nas znamienne było to, że jak jechaliśmy z pierwszą drużyną, pierwszą reprezentacją Polski i my byliśmy lepiej ubrani, lepiej jedliśmy, lepszy hotel mieliśmy. To powodowało, że na pewno ci starsi nasi koledzy, którzy w większości już grali na zachodzie, no, czuli jak gdyby taki dyskomfort. Były takie porównania, jak to jest, że ci młodzi mają lepsze warunki do treningu, do finansowania niż pierwsza reprezentacja. Czuliśmy się rzeczywiście w pewnym momencie wybrańcami. Każdy chciał się znaleźć w miejscu, gdzie było lepiej niż w dniu codziennym. Witam Państwa w programie 1 na 1. Dziś vis-a-vis mnie trener Janusz Wójcik. Co dla Ciebie w ogóle znaczy bycie człowiekiem sukcesu? Jest to olbrzymia presja, ale sądzę, że tak być powinno. Jest to normalne. Trener Wójcik, jego najważniejszą cechą wydaje mi się było bycie takim prawdziwym liderem, dobrym motywatorem, tak? To wszyscy podkreślali, że on potrafił robić świetne odprawy, świetnie wpływać na psychikę piłkarzy. Gość, który znał wszystkich, wszyscy jego znali i gość, który potrafił zrobić wokół siebie show. Zawsze mówił, zadzwonię do prezydenta, zaraz załatwimy wszystko, jak czegoś nie ma, to zaraz ogarniemy tutaj. Nie wiem, czy udawał, że dzwoni, ale rzeczywiście, no. Mieliśmy też wizytę ówczesnego prezydenta. Dla nas młodych chłopaków to był autorytet wtedy, bo to dla niego nie było rzeczy niemożliwych. A wiemy, jak wtedy Polska wyglądała. Dużo tematów trzeba było gdzieś załatwiać inaczej, naokoło. A on szedł, był bezkompromisowy. Wójt wchodził, wszystkie drzwi były dla niego otwarte. Jak były któreś zamknięte, to je wyważał i załatwiał, co chciał. Nie powiem, że byliśmy z nim zakochani, ale docenialiśmy to, co robił dla nas. W czasach, kiedy nie było nic, można było zmotywować panowie, chcecie mieć, to musicie wygrać to na boisku, podnieść to z boiska. Ta marchewka wisiała nad nami i my szarpaliśmy tą marchewkę pomalutku. To był czas taki, że on nas starał się trzymać krótko, tak? Jakby dawał do zrozumienia swoją wyższość w postaci takich no, zachowań, prawda? Że jednak dominował. Od razu mówił, że tutaj obowiązują zasady takie i takie, to nie jest klub, to jest reprezentacja. Tylko chciał podkreślić ważność, nie wiem, przypomnieć mi, chociaż dobrze wiedziałem, gdzie pojechałem. Nikt z nas nie mógł sobie pozwolić na to, żeby w jakiś sposób próbować gdzieś coś odpuścić, nie walczyć, nie dobiec do jakiejś sytuacji. Nie przypominam sobie meczu, kiedy by powiedział, że będzie trudno, będzie jakoś nieprzyjemnie, wymagający przeciwnik. Potrafił zawsze znaleźć nasze dobre strony, przeciwnika słabsze, aczkolwiek może czasami gdzieś tam naciągane to były, natomiast potrafiliśmy w to uwierzyć. Janusz był człowiekiem dość kapryśnym, trzeba powiedzieć, i z nim wytrzymywali tylko naprawdę ludzie twardzi. Trzeba było być też asertywnym, nie przejmować się, bo Janusz czasami no, przekraczał granice i robił sobie tak zwane jaja z kogoś albo w obecności zawodników troszkę go upokarzał. Wieszczu, na supa i armata na przykład. Panowie, jak wygracie, to będzie tutaj prezydent, tu samoloty będą latać.
kasa, misiu, kasa. Golimy frajerów. Wieszczu, tak to sobie możesz grać, ale w pasłęku na okrągłych boiskach. Cała Polska patrzy na was, jesteście tutaj dumą Polaków. No to wtedy wychodziliśmy na mecz, to wszyscy rośli. Odprawę raz przyszedł w koszulce odwrotnie ubranej, bo sobie po prostu źle ubrał i myśmy się śmiali, że trener się źle obudził, nie? Może nie wstał tą nogą. Byliśmy chyba w Malezji na obozie i akurat siedziałem na ławce rezerwowych, czy zszedłem, nie pamiętam dokładnie, i chciałem wziąć bidon, żeby się napić, a tam twardy alkohol. No ale generalnie też trener wiedział kiedy. Kiedy mógł, kiedy nie mógł, ale to nas troszkę mnie zaskoczyło. Cicho. Ja powiedziałem, panie Januszu, musimy się mówić jedną rzecz i ja tego nie odstąpię. W momencie, kiedy pan jest zawodnikami, kiedy pan pracuje i jest publicznie, wypowiada się, pan nie ma prawa być po alkoholu. Proszę pana, jak pan wyobraża sobie inauguracyjną kolejkę Ekstraklasy w Białymstoku? Zajęcia prowadził wtedy, kiedy byli dziennikarze, kiedy trzeba było pokazać się mediom, to wtedy brylował Janusz Wójcik. Natomiast kiedy dochodziło do takiej pracy na treningach, dokładnej pracy, czarnej roboty, to za niego wykonywali to jego asystenci. On czasami zmotywował zawodników, trochę ich podkurzył, jakieś rzucił wzniosłe hasła, albo nawet śmieszne, albo poniżające trochę rywala, a potem mówi, a teraz trener Klejdins i trener Śledzieski powiedzą wam, o co dziś chodzi, kto gra na jakiej pozycji, i wychodził po prostu. Wszędzie, gdzie się pojawiał, no, odgrywał pewien spektakl, który go wyróżniał wśród tłumu. I dlatego wszyscy go znali, wszyscy mu wierzyli, rzeczywiście nikt nie śmiał odmówić trenerowi, który no, jedzie zdobyć złoty medal olimpijski. Armata, tak, jedź! Nie celuj, tylko waluj, walnięcie i zwrot, tak, zwrot! My naprawdę w tamtym okresie bardzo dużo czasu spędzaliśmy na tych zgrupowaniach, byliśmy razem. W grupie 20 kilku mężczyzn, no, nie wszyscy będą się lubić, kochać i nie o to absolutnie w piłce chodzi. Mieliśmy też po drodze wiele trudnych momentów, wiele jak gdyby takich burzliwych sytuacji, które jak gdyby powodowały pewne ruchy personalne. Z tego co pamiętam, to od nas tam dużo nie zostało, może 5 czy 6 chłopaków z tej pierwszej, może więcej, może 10, którzy potem pojechali na olimpiadę. Więc ta selekcja już była wtedy dosyć mocna, bo trener Wójcik nas znał. Adamczyk, zawodnik, który praktycznie rzecz biorąc może grać na dwóch pozycjach, prawego kryjącego, jak również prawego pomocnika. Trzech bramkarzy, Kłak, Onyszko, Majdan. Kłak, podpora defensywy. Ciężka kontuzja, ale liczę na tego zawodnika. Jak wychodziliśmy na boisko, to mieliśmy jeden wspólny cel i jeden za drugiego był w stanie dużo zrobić. Natomiast gdzieś tam od góry była ręka trenera Wójcika, która gdzieś cały czas kontrolowała, czy każdy się nadaje do tego, żeby w tej grupie funkcjonować. Wieszczycki Tomasz. Wielki talent, z tym, że niespełnione nadzieje. Ja, będąc rezerwowym w tej reprezentacji, nigdy nie odczuwałem takiego jakby odstawienia na bok, tak? Mimo wszystko to było ważne, że tworzyliśmy grupę. Rysiu Staniek, pomocnik, napastnik, zawodnik bardzo uniwersalny, olbrzymi postęp w ostatnim okresie. Każdy musiał przejść taką weryfikację niełatwą od samego początku, czy poradzi sobie ze stresem, z trudnym prowadzeniem niektórych treningów, samych odpraw czasami. W pewnym okresie tych zmian już było bardzo mało. Można powiedzieć, że dwóch czy trzech zawodników balansowało, czy pojedzie na igrzyska, czy nie. I tutaj trener nas dobrał dobrze. Kowalczyk Wojciech. Olbrzymia szybkość, olbrzymie umiejętności, ale niespełnione do końca jednak mimo wszystko nadzieje.
Andrzej Juskowiak. Najdroższy w tej chwili zawodnik w zespole. 1 400 000 Sporting Lizbona. Ale musi to potwierdzić w grze i w treningu. Nigdy nie czułem się pewniakiem, że obojętnie co bym nie zrobił w meczu, czyli czego nie strzelę bramki czy jakiejś dobrej sytuacji, to będę grał. Jednak to może też dlatego miałem taką serię bardzo dobrą, kiedy właściwie w każdym meczu strzelałem gole. To był przekrój różnych ludzi. Także bardzo spokojnych, na przykład Tomek Łapiński mi się z tym zawsze kojarzył i z takimi troszeczkę bardziej wybuchowymi, jak na przykład Piotrek Świerczewski. No, taka różna mieszanka. To była charakterna drużyna. To była charakterna drużyna, która, można powiedzieć, poza boiskiem też dobrze się trzymała razem. Jerzy Brzęczek, kapitan drużyny, no, filar zespołu, zawodnik o wielkim sercu, o wielkich umiejętnościach. To była taka grupa do tańca i do różańca, a na pewno osoba trenera Wójcika była też taką osobą, która potrafiła w jakiś sposób ten ogień cały czas zapalać, żebyśmy w tych decydujących kwestiach związanych z treningiem, z meczem byli zawsze na pewnych obrotach. Pokonaliśmy Anglików w Anglii, to pamiętam mój pierwszy mecz w tej reprezentacji, zagrałem. Obok mnie siedział człowiek, który był uwielbiany przez kibiców piłki nożnej w Anglii. Książę Kentu był prezesem Związku Piłki Nożnej w Wielkiej Brytanii. Ja pamiętam, że wyskoczyłem w górę i Kazimierz Górski, pamiętam, wziął mnie pod rękę, powiedział: Panie Zbigniewie, nie możemy skakać, jesteśmy na trybunie Polski. Ale wie Panie Kazimierzu, ale to jest niebywale ważny moment. Pierwszy mecz wygraliśmy z Wielką Brytanią. Halo, dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie ze Stadionu Miejskiego w Alborgu. Rozpoczęliśmy decydującą grę o Barcelonę. Grupę wygraliśmy z kompletem zwycięstw i to pięknie wszystko poszło i nagle lanie po prostu, tak? Lanie od Duńczyków. Zamieszanie na naszym polu karnym, tik, strzał i bramka! Pierwsza akcja ofensywna Duńczyków. To co strzał, to wpadło. Potem jeszcze kontuzja Alka Kłaka i to był mecz taki dla mnie. No ja się cieszę się, że nie grałem w tym meczu, bo ja widziałem, jak chłopacy przeżyli tą traumę. Piękne uderzenie, ale Leonyczko znakomicie broni. Jeszcze dobitka i bramka! Coś niesamowitego, zaspała nasza obrona. To tak się wszystko nałożyło, że wypada nam pewny bramka, że potem gonimy wynik, otwieramy się za bardzo. Próbujemy robić wszystko, a nic nam nie wychodzi. Poprzednio liczny mur złożony z zawodników jednego i drugiego zespołu. Łonyczko puszcza piłkę. Jeden mecz zadecydował o tym, że mogło nas nie być, czyli 5-0 z Danią. Pamiętam jak dziś, jak trener Wójcik tak mówi do mnie na ławce, bo ja siedziałem, przegrywamy, już któryś tam gol nam drużyna Danii strzela. On mówi: Wieszczu, grzej się, nie? Ja mówię: dobra, no to idę się grzać. No i nic, grzeje się cały czas. No i tak się grzeje gdzieś tam w okolicach ławki, a on tak na ławkę patrzy i mówi: dawaj, rozbierasz już, nie pamiętam teraz nazwiska, do kogoś innego. Dobra, wchodzisz, nie? Ja się cały czas grzeję, nie? Później znowu kogoś innego na boisko puścił, nie? I tak jakiś moment takiego szoku dla trenera też był wtedy, tak? Takiego zagubienia, że brał z ławki, zapomniał, że mnie wysłał na rozrzewkę, a brał od razu ludzi z ławki, którzy praktycznie tej rozrzewki nie mieli. Tak naprawdę widziałem po chłopakach, że szansa uciekła. Dla nas to był szok, bo tak jak pamiętasz, wszystkie mecze eliminacyjne wygraliśmy, ale dzięki temu dostaliśmy jakby drugie życie, bo potem okazało się, że ten remis w meczu rewanżowym dał nam przepustkę. Ekelund, strzał i proszę Państwa, bramka zdobyta przez Petera Franka. Rewanż też nie układał nam się najlepiej, natomiast no, wierzyliśmy, że możemy co najmniej do tego remisu doprowadzić. Grzesiek Mielsarski przepchnął rywala, gdzieś tam trochę go z łokcia potraktował. Może jakby był VAR, to by tej bramki nam nie uznali. Natomiast no, tak się wtedy grało twardo i zdecydowanie. Grzesiek bardzo dobrze zagrał do mnie piłkę. Ja strzeliłem bramkę
na 1-1 i ten mecz, o którym się właściwie najmniej mówi, był decydujący o tym, że w ogóle na igrzyska pojechaliśmy. Tak naprawdę dali nam przepustkę Szkoci, którzy pokonali Niemców 4-3 i dzięki temu znaleźliśmy się, można powiedzieć, na piątym miejscu, ale że Szkocja jako Wielka Brytania nie jechała na igrzyska olimpijskie, zajęliśmy ich miejsce i kosztem Niemców z tym najwyższym punktowym dorobkiem z eliminacji awansowaliśmy na olimpiadę. To był taki trudny moment dla tej reprezentacji, który też ją scementował. Szczerze mówiąc, nie byłem aż tak wielkim optymistą. Myślałem, że ćwierćfinał to jest to, co jest w naszym zasięgu. Pan Kazimierz Górski z kolei twierdził, że jeżeli powtórzą jego sukces, czyli srebrny medal, to będzie już super. No ale pan Kazimierz zdobył też złoty medal i właśnie trener Janusz Wójcik mówi: panie Kaziu, nam srebrny nie wystarczy. Pan miał kiedyś złoty i my też będziemy mieli złoty. Stworzył się kolektyw godny naśladownictwa i myślę, że to w dużej mierze również pomoże przede wszystkim w bardzo trudnych momentach w Barcelonie. Chcemy przede wszystkim zatrzeć to niepowodzenie w meczu z Danią, przede wszystkim te 0-5 i uzyskać zaufanie kibiców. No myślę, że w Barcelonie damy z siebie wszystko, żeby uzyskać jak najlepszy wynik. Tu nie można obiecywać medalu, bo to jest tylko sport, ale na pewno powalczymy. Barcelona! Ja zawsze interesowałem się sportem, widząc w Wiosce Olimpijskiej, jak przychodzi koło ciebie Steffi Graf, jak na stołówce no, są ludzie, których widziałeś w telewizji, jak wsiadasz do autobusu na otwarcie igrzysk i jest Scottie Pippen, Carl Lewis, to wiesz, no, to obraca, że się obracać w świecie takim, gdzie to w ogóle było niespotykane, dlatego olimpiada jest dla sportowców czymś niezwykłym, bo tam jest cały świat sportu. Od koszykarzy amerykańskich, tych fantastycznych tenisistów, najlepszych na świecie, nawet zapaśników, czy florecistów, czy pływaków, czy były wszystkie sporty, sami najlepsi na świecie. Nowiutko, co? Nie, ale korek zobacz jaki jest. Cały czas już jak wjechaliśmy na tę trasę jest ten korek. Niektórzy z naszych zawodników mieli długie włosy, mieliśmy prawie wszyscy wąsy, więc na pewno można się nas było bać. Każdy sobie tam jakieś złoto kupił, kamery. Nagrywaliśmy się nawzajem, bo to była... To dzisiaj, no jak to wytłumaczyć człowiekowi, jak dzisiaj w telefonie mamy wszystko? Kamery, złote łańcuchy? Tak, no to wtedy duże kamery na te duże kasety, no to były jakby w obiegu, ale te małe kamerki na małe kasety, no to tak, tak, ja też sobie kupiłem. Z drugiej strony okno macie? Nie. Tę ostatnią stronę to ja bym przeczytał, ty. Ostatnią stronę, no nie wiem, czy byś tam przeczytał, misiu. Dobra, tu nic nie ma. Nieciekawe tego. Mecz Polska-Kuwejt. Po 16-letniej przerwie znowu w finale turnieju olimpijskiego. Szansa Kowalczyk, dobre uderzenie. Była pewna niewiadoma. Trochę wiedzieliśmy o tych zawodnikach, jak oni się tam poruszają, kto tam jest najlepszy, gdzie jest najsłabszy punkt. Natomiast no, była to duża niewiadoma. Aczkolwiek im dłużej graliśmy w tym spotkaniu, tym mieliśmy przekonanie, że to będzie łatwe zwycięstwo. Gdzie piłka? Staniek i dobitka 1-0. Juskowiak. Pamiętam, że dośrodkowałem Andrzejowi i miał tylko głowę przyłożyć. Oczywiście żartuję, ale gdzieś tam chyba podawałem akurat. Świerczewski, Juskowiak i chyba gol! 2-0. Mieliśmy ten mecz pod kontrolą. Może społeczeństwo, ludzie w Polsce, kibice oczekiwali, że gramy z Kuwejtem, że to będzie jakby
przejechanie się po przeciwniku, no ale to jest olimpiada, pierwszy mecz. Chyba dobrze, że trafiliśmy właśnie dosyć taką nie najmocniejszą drużyną, bo wtedy musielibyśmy inaczej grać. A tutaj na początek już mamy 3 punkty, już możemy się przygotować inaczej. Byliśmy bardzo skoncentrowani, zmobilizowani. My graliśmy wtedy z mistrzami Europy w naszej kategorii wiekowej. W czasach Kazimierza Górskiego na Mistrzostwach Świata też mecz z Włochami był tym meczem, który no, otworzył nam drogę później do wielkiego sukcesu. I Janusz pokazał, z tego co pamiętam, film nawet zawodnikom z tamtych czasów, z lat 70. I patrzcie, po pyknięciu Włochów, zobaczcie jak poszli, jak się rozszaleli, dotarli do 3. miejsca w świecie. Pamiętam jak przyjechaliśmy na stadion i widziałem jak Włosi akurat wchodzą na boisko, żeby zobaczyć płytę. Każdy w garniturku, okularki, wtedy już były telefony komórkowe. To dla nas troszkę był to jeszcze mimo wszystko, my mieliśmy dobrze, ale dla nas to był troszkę jeszcze inny świat. I tak sobie powiedzieliśmy w szatni, że no to oni mogą to mieć, a my mamy coś innego, my mamy charakter. Początek nam się ułożył znakomicie, bo potrafiliśmy skontrować szkoleniowo, tak można by tą akcję pokazywać do znudzenia. Marek Koźmiński idzie lewą stroną, naprawdę świetnie wrzuca. I Andrzej strzela 1-0 i wtedy widzimy frustrację włoskich zawodników, ich te cały czas narzekania do sędziego, dlaczego, co się stało. To nas utwierdziło w przekonaniu, że zwłaszcza ta pierwsza bramka, że raz, że w tym meczu z Włochami nie jesteśmy na pozycji straconej, a dwa, że możemy coś dużego zrobić na samych igrzyskach. Czerwona kartka. Oni już muszą grać w 10 i myśleć o tym, jak tutaj zdobyć. A my w 11, nie najsłabsza drużyna. Prowadzimy wynik, dostają na 2-0. No, może powtórka sytuacji. Z pierwszej połowy Staniek, pole karne. Albertini, Staniek, będzie gol, gol! Oho! Temperatura była, pamiętam, około 30 stopni, 25, prawie 30 stopni przy trawie. I myśmy nie mogli schodzić w przęczka. Ciało było tak gorące, taka temperatura, że trzeba było go lodem schładzać. Włosi by zdobyli Mistrzostwo Europy, prawda, w tej kategorii wiekowej, ale myśmy dołożyli 3-0. Nareszcie się można w Polsce. Ciepło jak w Dubaju. Dzisiaj żyje mi się wygodniej, a nie dlatego, że byłem na olimpiadzie. Dlatego, że potem grałem dużo za granicą i gdzieś tam w miarę sobie może poukładałem życie. Choć nie ukrywam, że trochę też mi się to przez palce przeciekło, bo nie byłem gotowy na tak duże pieniądze może, jakie otrzymywałem. I zacząłem tu mercedesik, tam samochodzik, tu, tamto. Człowiek nie był przygotowany na to, co robić po karierze. Ale na szczęście jeszcze coś tam jest i takim jestem i doradcą, i trochę szukam swojego miejsca. Jestem przy piłce, obserwuję mecze, czasem jestem trenerem, czasem pomagam gdzieś tam w transferach. Aleją gwiazd do klatki wkroczył Piotr Świerczewski, aleją gwiazd, bo przecież gwiazdą i legendą piłki nożnej jest ten pan. To jest show, tak jak te wszystkie programy, w których brałem udział, to jest show. Pamiętajmy, że ja nie zostałem zabrany dlatego, że... Znaczy, zostałem zabrany dlatego, że się nazywam Świerczewski i byłem piłkarzem. Dlatego. I po to, żeby robić show. A nie dlatego, że jestem wybitnym, nie wiem, fajterem albo wybitnym kolarzem czy maratończykiem. Na pewno nie. Czy aktorem, czy... Na pewno nie. To jest show i trzeba to brać z przymrużeniem oka. To ma być dobra zabawa, lubię się w takie rzeczy bawić, poznaję fajnych ludzi i takich ludzi fajnych chciałbym mieć wokół siebie cały czas. Piotr Świerczewski. Czasem się mnie ktoś pyta, jak ty żyjesz z tym i z tym, a jak ty żyjesz z tym i z tym? A ja mówię, słuchaj, ja z wszystkimi żyję dobrze. Ja i z piłkarzami, i z tych programów, co przeżyłem, nawet jak odpadłem, nawet jak się pokłóciłem,
to nie był powód do tego, żeby się po prostu obrazić na siebie i nie mieć kontaktu. Ja z wszystkimi, z większością ludzi żyję dobrze, z uśmiechem na twarzy, staram się, aby dzień, jak się gdzieś tam widzimy, spędzamy, żeby spędzić miło i tak bym chciał dalej spędzać czas. Trzeci pojedynek polskiej reprezentacji, która gra tradycyjnie w białych, jednolitych strojach, rywalem drużyna Stanów Zjednoczonych. Przed meczem wiedzieliśmy, że możemy przegrać 1-0 chyba, żeby zająć pierwsze miejsce w grupie, a to było o tyle ważne, że wtedy nie trafialiśmy bezpośrednio od razu na Hiszpanów. Nie mogliśmy nabrać tej swojej gry, tej płynności gry, która nam sprawiała przyjemność, ale dawała też pewność, że będziemy stwarzać sobie sytuacje bramkowe. I Amerykanie bardzo dobrze nas wybijali z rytmu. Nie był to najlepszy mecz w moim wykonaniu, bo przy pierwszej bramce brałem udział, zostałem nawinięty, piłkarsko mówiąc. Adamczuk. Groźna sytuacja, Himmler 1-0. Nie byliśmy sfrustrowani, ale bardziej trochę zdenerwowani, zniecierpliwieni, że przeciwnikowi udaje nam się tutaj wybić z tego naszego postanowienia właśnie takiej gry szybkiej skrzydłami, czy ze środka, z dośrodkowaniami. I z tym mieliśmy kłopoty. Wyłożenie Adamczuk. Świetna sytuacja, gol, nie, tak, brawo, Wojtek Kowalczyk. Jałocha, Juskowiak, będzie szansa na bramkę, czy ją wykorzystamy, nie ma bramkarza, strzał Juskowiaka, gol! Czwarta bramka Juskowiaka w turnieju. No i proszę Państwa, po tym takim nerwowym początku, kiedy byliśmy rozluźnieni, teraz zrobiło się naprawdę miło. Było widać, że z jednej strony już po tych dwóch pierwszych meczach i tej świadomości, że jesteśmy dalej, i również niewygodnego przeciwnika, jakim są zawsze Amerykanie, ale zdołaliśmy ten mecz zremisować. Mieliśmy zapewnione pierwsze miejsce i no, ja nie grałem z tymi Amerykanami, więc pewnie dlatego był remis. Cieszymy się wspólnie, widzą Państwo rozluźnioną twarz, uśmiechniętą Janusza Wójcika. Wróciłem do Szczecina, do swojego miasta po zakończeniu kariery. Zaczęliśmy odbudowę Pogoni od czwartej ligi. To był 2007 rok, czyli 15 lat temu. No i do dzisiaj jestem w tym klubie. Oczywiście jestem wychowankiem też tego klubu, więc łatwiej było mi tutaj wrócić, łatwiej było mi się zaangażować w tą odbudowę. Różne role pełniłem. Różne role od wiceprezesa poprzez dyrektora do spraw młodzieży. Byłem również asystentem w pewnym momencie Maćka Stolarczyka w pierwszej drużynie. Teraz jestem prezesem Akademii. Odpowiadam generalnie za sferę sportową w tym klubie. Ja nigdy nie miałem talentu takiego, żeby marzyć o tym, żeby być na Olimpiadzie, żeby grać na Mistrzostwach Świata, czy grać w dużych klubach. Ja wszystko osiągnąłem pracą i oczywiście znalazłem się w dobrym miejscu, w dobrym towarzystwie, w takim, gdzie trener mnie widział, gdzie trener na mnie stawiał i to trzeba mieć szczęście, bo dużo lepszych chłopaków ode mnie tego szczęścia nie miało i nie było im dane zagrać na Olimpiadzie, czy w ogóle zaistnieć w reprezentacji, czy w klubowej piłce. Wtedy to byliśmy młodymi chłopakami, więc dla nas to było tu i teraz i nie oceniałem tak tego, że to jest coś ogromnego. No, było, minęło i gdzieś tam nie przekułem tego tak do końca. Dopiero teraz widzę, że pewne rzeczy mógłbym inaczej zrobić, no ale to zawsze Polak mądry po czasie, ale nie żałuję tego wszystkiego mojej kariery, bo wyciągnąłem z niej dużo, dużo. Piłkarze Kataru preferować będą styl południowoamerykański, dobre wyszkolenie techniczne, żywiołowi, impulsywni, niesłychanie ambitni i nieobliczalni w sumie. To był trudny mecz, na szczęście nie nabawiliśmy się Kataru, tak jak trener mówił przed meczem, żebyśmy ostrzegał nas przed lekceważeniem i tam też nam nie układało się tak wszystko jak powinno. Graliśmy pierwszy raz na New Camp, to był ten nasz jakby debiut, bo potem następne dwa mecze też tam rozegraliśmy.
założenia były takie, żeby szybko strzelić bramkę, jedną, drugą, ułożyć sobie mecz, żeby za bardzo się aż tak nie męczyć. Staniek, zgranie do Kowalczyka, Kowalczyk na polu karnym, skoczyła uda, piłka, gol! No wreszcie! Temperatury panujące wtedy w Barcelonie miały olbrzymi wpływ na tempo gry, na to, jak trzeba będzie na przykład przyspieszyć gdzieś w drugiej połowie, kiedy no, byliśmy już lekko zmęczeni, więc to wszystko miało wpływ na jakość gry. No i tutaj trochę nam brakowało. Marcin Niełocha bardzo ładną bramkę strzelił. To pamiętam na 2-0. Juszkowiak. Do Jałocha, Jałocha na polu karnym, okazja, Jałocha, gol! Mieliśmy dwóch wspaniałych napastników, ale nie tylko oni jakby decydowali o obliczu naszej drużyny, ale też mieliśmy świetnego bramkarza, doskonałych obrońców i chłopaków gdzieś tam ze środka pola, którzy potrafili też bramki strzelać. Wygląda pan tak, jak gdyby pan wyszedł spod prysznica. No tak, tu jest temperatura 30 stopni i trochę jak człowiek się wystarczy zamęczy, bardzo dużo biegamy, także to jest normalne w tych typu warunkach. Cześć, jak zdrowie? Dobrze. Tak, wygrywamy, to jest dobrze. To jest bardzo dobrze. I tak ma zostać. Dobrze. Widzimy się później. To. Na razie. Cześć. Jestem mocno związany dalej z piłką, bo pracuję od 6 lat w działu scoutingu Lecha Poznań. Jestem odpowiedzialny za Portugalię, za część drugiej Bundesligi i ostatnio też Austrię. Jestem wiceprezesem Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Jestem prezesem od 14 lat TPS-u Winogrady Poznań. Społecznie tą rolę czynię już wiele, wiele lat, ale mam tam blisko, kilka minut pieszo. To jest coś, co ja chcę oddać piłce nożnej za to, że mogłem też grać w reprezentacji Polski, grać w różnych klubach, zabezpieczyć finansowo siebie i moją rodzinę. Dlatego się tam udzielam. W dalszym ciągu wszyscy mamy do siebie olbrzymi szacunek. Obojętnie co, gdzie, kto robi, to uważam, że każdy ma do tego odpowiedni dystans i do tego, jak te losy się komuś potoczyły. I gdziekolwiek, kiedykolwiek się spotykamy, po iluś tam latach, to zawsze są tematy. Także to chyba najbardziej pokazuje, że ten czas, który spędziliśmy razem, był stracony, to jest w ogóle złe słowo, to był bardzo dobrze wykorzystany. Numero 8, Adam Zub. Con el numero 10, Brezek. Con el numero 11, Juszkowiak. Przed tym meczem mieliśmy 3 dni czasu, czy 4. I codziennie mieliśmy powtarzane przez trenera, że to jest najważniejszy mecz, bo na olimpiadzie wygranie półfinału to oznaczało medal. To nie jest łatwy mecz. Naprawdę Australia nas ciśnie i wtedy się okazuje, że naszym stylem gry jest kontratak. Szybki Wojtek Kowalczyk, bramkoszczelny Andrzej Juszkowiak, mocne boki, czyli Świerczewski, Adamczuk, doskonały pomoc, Brzęczek. Dziś powiedzielibyśmy, że ta drużyna grała trochę naiwnie. Dzisiaj, ale pięknie. My graliśmy na ten czas bardzo szybko. Bardzo szybko, nawet jakbyśmy ten mecz oglądali, tak mi się wydaje. Teraz, jakbyśmy puścili w tych czasach, to był szybki futbol. Tam, jak poczuli krew, jak strzelili jedną bramkę, to dążyli, żeby strzelić drugą bramkę, a potem trzecią bramkę. Także ta drużyna gra po prostu ładnie, z ogromną fantazją. Tam nie było wybijania, tam nie było kalkulowania. No i szło to w parze z wynikiem, a to jest bardzo rzadkie. Ja po kilku latach spotkałem się w Borussii Mönchengladbach z Damienem Mori, napastnikiem Australii.
i mówi, że trochę nas obserwowali w wiosce olimpijskiej, że siedzimy na plaży, że tam sobie chodzimy gdzieś do miasta i trener na odprawie przed meczem miał mi powiedzieć, że na pewno Polacy nie wytrzymają kondycyjnie tego spotkania. Więc oni ruszyli na nas po prostu, bo byli przekonani, że gdzieś tam nas zabiegają i w którejś minucie to oni będą spokojnie konstruować akcję. No, okazało się jednak, że mamy lepszą wydolność, nie tylko na plaży, ale i też na boisku. I się pokazuje, że my świetnie potrafimy grać z kontrataku. Kowalczyk prawą stroną, biegnie tam Adamczuk, środkuje się Juszkowiak, Kowalczyk spora na pole karne, Juszkowiak, podanie do Juszkowiaka, gol! Samobójczy gol! Te gole lecą jeden, oni nas atakują, mamy drugi, oni jeszcze bardziej, trzeci, czwarty i piąty. Także pogrom w półfinale. I żółta kartka dla naszego reprezentanta. Adamczuk miał już żółtą kartkę. I niestety nie zagra w finale. Miałem satysfakcję, pamiętam, jak po tej żółtej kartce przestałem kompletnie kalkulować, bo wiedziałem, że to już są ostatnie minuty moje na tym turnieju i nawet pamiętam taką sytuację, że trener Wójcik, jak ja poszedłem jeszcze jednym ślizgiem gdzieś tam na drugą stronę, walczyłem, nie zatrzymywałem się, to tak spokojnie. Ja wiedziałem, że jakiejś tam drugiej kartki niepotrzebnej nie dostanę, chciałem się wypróć po sportowemu do końca i pomóc drużynie i mam satysfakcję też, że dałem asystę Andrzejowi na chyba na 6-1 albo na 5-1 i dzięki tej bramce Andrzej został królem szczęfu. Teraz szansa Polaków, Adamczuk środkuje, Juszkowiak, z lewej strony jest Kowalczyk, Adamczuk, ładne wyłożenie, Juszkowiak, strzelaj, gol! Był taki moment, gdzie znowu drużyna uznała, że gramy na Juszkowiaka, na Króla Strzelców. Olimpiada 92, Barcelona. I tak się stało. Andrzej i Kowal do mnie byli w niesamowitej dyspozycji. Kowal, który jak gdyby z każdym meczem po wyjściu z grupy był coraz skuteczniejszy. Tak więc to był też po części taki pokaz siły, ten mecz półfinałowy i też taki mecz, gdzie nam wszystko wychodziło. Cieszyliśmy się chwilą, bo ten mecz to był taki podsumowaniem najlepszych cech tej reprezentacji przez wszystkie lata, które ta reprezentacja była przygotowywana i nie było lepszego momentu na to, żeby to pokazać. Jakby charakter, wytrzymałość, dobranie, przetrwanie trudnych momentów podczas tego meczu, no to tam było wszystko w tym i przełamanie przeciwnika, gra też do końca, tego wymagał trener Wójcik, że jak jest przeciwnik, którego się przełamało, to trzeba wygrać tak wysoko, jak się da. Może, jeżeli byśmy dokonali wcześniej trochę zmian, mielibyśmy więcej sił w meczu finałowym. Może, oczywiście. Natomiast może nie byłbym królem strzelców Igrzysk Olimpijskich wtedy, bo bym wcześniej zszedł. Dla mnie ta chęć walki, ta wola walki, to pełne zaangażowanie tych piłkarzy i chęć osiągnięcia tego celu, bo to był nasz cel, któryśmy sobie wielokrotnie powtarzali, prawda? Coś nie wyszło, ale jedziemy do przodu, jedziemy dalej i walczymy o to, żeby w strefie medalowej być. No i to się udało. Ten mecz był rzeczywiście chyba w moim przekonaniu najlepszym, jaki reprezentacja olimpijska zagrała. Kończy się olimpiada. Co widzieliście oprócz spotkań piłkarskich przeciwników swoich? No, prawie nic, oprócz plaży to faktycznie nic. Czy wszystkie rozmowy wasze w wiosce olimpijskiej skupiają się wokół piłki nożnej? Oj nie, raczej nie. Przede wszystkim to karty przy kartach. I relaks karciany. Przede wszystkim relaks i rozrywki, które tutaj są, na przykład bilard, każdy, na przykład ja z Grzesiem Mielcarskim bardzo często idziemy na bilard, albo
na gry komputerowe. Na pewno warunki tu nie są takie luks, jak były na przykład w Saragoście, gdzie tam był hotel z klimatyzacją, no ale tu jest może, więcej się tu czuje tej olimpiady. No. Szczerze mówiąc, no, rzadko kiedy mieliśmy okazję oglądać imprezy finałowe. Niestety no, tylko dowiadujemy się, gdy przychodzimy do wioski, którzy Polacy zdobyli jakieś medale i jaki jest stan naszego konta. W tamtym czasie Jurek Brzęczek był też takim też liderem, takim mózgiem, bardzo inteligentnym chłopakiem. Wtedy można było z niego brać przykład. Miał wielki szacunek u piłkarzy, u swoich kolegów. Potrafił łagodzić pewne jakieś napięcia, które były. Słuchaj, synu! Mr. Friedman dzwonił, szukał Alka. This is Alan Clark. On był spoiwem wszystkich charakterów reprezentacji. To był kapitan na boisku, który wiedział, jak sterować tym statkiem i jak coś się przechylało na lewo czy prawo, to on zawsze stał tak, żebyśmy płynęli prosto. Czy trzeba podostrzyć, podkręcić, czy trzeba odpuścić, poluzować, czy warto zawodnikom dać wychodne gdzieś tam do 23. To wszystko były decyzje, które płynęły trochę od zawodników poprzez Jerzego Brzęczka do trenera. To nie była grzeczna grupa. Niekiedy trzeba było podejmować różne trudne decyzje. Jurek w pewnym momencie wchodził, dobra, kończymy panowie, bo za 5 dni mamy ważny mecz. Ale tam nie było takiego, nie, jeszcze Jurek, co ty tam, nie. Tutaj Jurek umiał ten balans wprowadzić. Mieliśmy tam taką wewnętrzną jak gdyby zasadę, że wychodziliśmy gdzieś w całej grupie, szliśmy gdzieś po meczu napić się piwa i wszyscy o tej 23 wracaliśmy, tak. To nie było łatwe, zdarzały się jakieś tam pojedyncze sytuacje, ale to czekaliśmy całą grupą. Najmłodszy zazwyczaj miał zadanie, ewentualnie jednego, drugiego delikwenta, którzy gdzieś tam zabłądzili się, spóźnili, doprowadzić do całej grupy, tak więc... Kto to był? Nieważne. Przy jakiejś jednej z imprezek, jak Jurek powiedział, no to kończymy panowie, bo to już jest tam pierwsza godzina, trzeba iść. Co tam papież będziesz tam tu gadał? No i może to stąd, ale Brzęku, zawsze w kadrze na niego mówiliśmy Jurek albo Brzęku. To były no, niesamowite momenty, tu pokazujące jak ta grupa była silna, jaką miała świadomość, która potrafiła zaszaleć, narozrabiać, ale później wychodząc na trening, wychodząc na boisko, potrafiła pokazać ten swój charakter. Jak widać, ciągle pracuję i jestem w tym zawodzie teraz już jak gdyby po drugiej tej stronie jako trener. Miałem również tą wielką satysfakcję być selekcjonerem reprezentacji polskiej, tak więc to dla mnie osobiście jako byłego kapitana i reprezentacji olimpijskiej, jak również pierwszej reprezentacji, być również selekcjonerem, no, osobiście największy zaszczyt, tak, jaki mógł mnie spotkać. Pomimo burzliwego okresu czasu jestem bardzo dumny i mam na pewno wielką satysfakcję z tego, jakie reprezentacja osiągała wyniki, jaką przeszliśmy drogę. Nie do końca akurat do dzisiejszego dnia mogę po części zrozumieć decyzję prezesa Bońka odnośnie mojego zwolnienia. Nie było mi dane prowadzić reprezentacji na Mistrzostwach Europy, ale taki to jest jak gdyby zawód i na pewno Igrzyska Olimpijskie pozostaną do ostatniego dnia mojego życia w pamięci z tych wszystkich wspaniałych, pozytywnych dni. Dla mnie osobiście na pewno te wspomnienia są cudowne i cieszę się bardzo, że większość swojego życia jak gdyby z jednej strony spędzałem na boisku jako piłkarz, teraz mam tą satysfakcję spędzać jako trener, pomimo tego, że nie jest to łatwa praca. A jest to jak gdyby na zasadzie również tego takiego ciągłego stresu i tej presji, ale myślę, że wielu ludzi chciałoby to przeżyć i zawsze z wielką satysfakcją, dumą, radością wspomina ten okres. Z drugiej strony jeszcze ciągle jestem na tyle aktywny, że mam nadzieję jeszcze wiele takich sportowych przeżyć związanych już z pracą trenerską przede mną. Nie kradliśmy się przy takiej publiczności. Myślę, że to będzie taka nasza pierwsza konfrontacja przy pełnym stadionie, a zagrać jeszcze w
finale i to na New Camp, to jest na pewno duża satysfakcja. No ja słyszałem wczoraj, że to będzie chyba full, także będzie ponad 120 tysięcy. To dobrze? Nam to nie przeszkadza. Serce coraz mocniej mi puka. To jest ten mecz, na który ja czekałem 3 lata. El entrenador es el señor Vicente Miera y con el número 18 Pinilla. Los jueces de línea serán. Król Hiszpanii. Transmisja. Oglądalność, no już można powiedzieć, chyba w jakichś miliardach, a my się bierzemy do roboty. Kowalczyk z Lopezem, Kowalczyk będzie bramkę, strzela i tak! 1-0! W pierwszej połowie objęliśmy prowadzenie, pomimo tego, że w tych pierwszych 20 paru minutach mieliśmy dosyć dużo szczęścia i dobre interwencje Alka-Kłaka. 1-0, potem goniliśmy, 2-2. Dośrodkowanie na pole karne i gol! Alfonso. Do środka niebezpiecznie. Błąd Polaków. Strzelcem bramki Gdiko. Koźmiński. Brzęczek. Nie ma spalonego. Znakomita sytuacja. Gol! 15 minut przed końcem meczu Rysiek Stanik wyrównuje. Jest ta nadzieja, wyskakujemy, cieszymy się, że mamy tych Hiszpanów. Strzelaliśmy bramki i była cisza. Kiedy wcześniej ten stadion żył, kiedy tam cały czas był doping, kiedy się dużo działo, nagle strzelaliśmy bramki, bramkę jedną, drugą i się okazywało, że no nie mają zbyt dużo do powiedzenia kibice. Mieliśmy swoje 5 minut, że mogliśmy gdzieś tam na pewno dowieść do dogrywki, a byliśmy bardzo dobrze przygotowani, więc różnie mogło to się potoczyć. Ferrer. Wybić tę piłkę, Luis Enrique. Hiszpanii niebezpiecznie. Bramka. W ostatniej minucie meczu. Będąc na linii bramkowej i widząc, jak ta piłka wpada do siatki i wiedzieliśmy, że nie jesteśmy w stanie już zareagować. Wiedzieliśmy, że nie, najprawdopodobniej nie będziemy w stanie przeprowadzić już żadnej akcji. To najbardziej boli, bo tu już nie masz czasu na reakcję. Gol w ostatniej minucie. Gdyby on padł gdzieś, powiedzmy, w 30 minucie, w 60 minucie, mamy 30 minut, a tutaj już można powiedzieć doliczony czas gry i nagle się okazuje, że my mamy 3 minuty na odrobienie strat. Bramkarz nasz Kłak, on miał jakieś wyrzuty sumienia przez jakiś czas, że może gdyby on nie wyszedł do przodu, za bardzo wyszedł do przodu, prawda, i został przerzucony przez Kiko. Być może gdyby było więcej kalkulowania, więcej takiego zabezpieczania się, niedbania o estetykę gry, to może ten finał by się potoczył wynikowo dla nas lepiej, ale to nie w tej drużynie. Spotkałem tego trenera Hiszpanów i on podszedł do mnie i przywitał się ze mną, dał mi piątkę, powiedział, to, że przegraliście, to było, moje życie zostało ratowane. Nie wiem, czy by stąd wyjechał. Sami Hiszpanie to później przyznawali, że był to jeden z najlepszych finałów piłkarskich na Igrzyskach Olimpijskich w ogóle w historii. My po meczu tak naprawdę długo siedzieliśmy w szatni. Już nas wołali, że jest ceremonia. Second and silver medalist, segundo i medalla de plata, la equipo de Polonia. To było ciężkie dla nas. Nawet jak zobaczysz zdjęcie z podium, no to tam wszyscy byliśmy smutni. Przed olimpiadą, czy jakby nam ktoś zaproponował nawet brązowy medal, czy byśmy wzięli w ciemno, to na pewno byśmy wzięli. Ale z drugiej strony smutni, no bo no byliśmy o tyle od złota. Zostaliśmy jeszcze tam, paradoks, 3 dni, bo nie było biletów na powrót. Dopiero za 3 dni mieliśmy powrót i te 3 dni już tam troszkę nam tam uświadomiły, że dokonaliśmy czegoś fajnego.
sytuacja się troszkę rozluźniła. Wszyscy uznali, że jednak to drugie miejsce jest sukcesem i trzeba się po prostu zabawić, tak? Żeby był czas pracy, jest czas zabawy. Mieliśmy kaca, że nie zdobyliśmy złotego medala, ale też mieliśmy kaca, że zdobyliśmy srebrny medal. Bo tak żeśmy świętowali i opijali, no wiadomo, no, jesteśmy Polakami, no nic się nie ukryje. Nie wiem, czy to była jedna impreza, czy to nie był ciąg imprez. Wszystko było dozwolone wtedy, tak więc oczywiście tym bardziej, że byliśmy tą reprezentacją, która wracała ostatnio. Wiemy, że jak ktoś odpada, no to jedzie do domu. A my byliśmy od początku do końca, a na samym końcu zostają sami mistrzowie. I przy tych mistrzach byli też mistrzowie, Polacy. Boją się nas, także Australii. Boją się nas, także i Kanada. Boi się nas, Afryka. Dostaliśmy złote polonezy. Nawet policja zatrzymywała to. Ale jak to złoty samochód? Parę razy zdarzyło się, że tym polonezem wyjechałem na miasto bez tablic, co teraz jest kompletnie... Ale policja jak zobaczyła, że to jest złoty polonez, panie Darku, proszę zarejestrować auta, żeby nie było mandatu. To była też nasza przepustka do tego, że a panie Piotrze, czy tam panie, nie wiem, Tomku, czy Rafale, proszę jechać, medaliści olimpijscy nie są zatrzymywani. Serce zespołu, kapitan zespołu Jerzy Brzęczek. Byliśmy dumni, byliśmy młodzi. Ambitni, perspektywiczni. Wtedy gdzieś każdy poczuł, że możemy przestawiać góry. Po cichu sobie liczyli, że może będą awansowani do drużyny narodowej, ale tak się nie stało. Niektórzy zawodnicy oczywiście przeszli do pierwszej reprezentacji, ale tam drużyna jako taka no, przestała istnieć de facto. No, życie potem pokazało, że nie jest tak, zmieniamy szyld, jedziemy dalej. Tych słów wypowiedzianych dokładnie przez Wojciecha Kowalczyka nie słyszałem, ale to on powiedział. To hasło wypowiedziałem ja, chociaż wielokrotnie gdzieś tam ktoś jak gdyby twierdził, że to hasło powiedział Wojtek. Wydaje mi się, że byłem gdzieś koło Wojtka, ale tak jak wcześniej wspominałem, mogło być skacowane i Wojtek też. To powiedzenie zmieniamy szyld, jedziemy dalej było niestosowne moim zdaniem i ja to powiedziałem że później chłopakom, że to było niestosowne. To było nie fair według mnie po czasie, po latach do tych chłopaków, którzy grali w tej pierwszej reprezentacji. Starsi zawodnicy jak gdyby poczuli się trochę urażeni tym, że teraz my chcemy rządzić. Absolutnie to nie miało nic wspólnego z tym hasłem. To był fajny cytat. Jakby nie był fajny, to byśmy dzisiaj go nie wspominali. Kowal, chodź, Kowal! Hej, mam prędz! Trudno mieć też pretensje do ówczesnych władz PZPN-u, że realizowały tą politykę szkoleniową, która już wcześniej jakby była wypracowana. Ja to porównuję do tego, jak drużyna juniorów w klubie robi Mistrzostwo Polski, a potem na końcu dwóch, czy trzech, czy czterech zawodników tylko gra na poziomie ekstraklasy. Tu wiadomo, tu każdy grał na poziomie ekstraklasy, ale żeby gdzieś wskoczyć jeszcze na wyższy level, to tak się nie da. Stracone pokolenie to my chyba nie pasuje do tego, skoro ci piłkarze coś osiągnęli w życiu. Wielu z nas jest trenerami, dyrektorami, prezesami, byłymi, również wielu jest ekspertami, tak więc na pewno z tej grupy dosyć duża część zawodników dalej funkcjonuje w świecie sportu. Niewykorzystana szansa. No. Coś takiego bardziej mi pasuje niż straceni, przegrani albo jakieś inne złe słowo. Tu po prostu niewykorzystana szansa tego pokolenia.